strojach niebieskich, z szóstką Robert Czerechowski, z jedynką Michał Humerski, z trójką Leszek Szydeł, z ósemką Mirosław Tyda, z dziewiętnastką Mariusz Rzyski, z siedemnastką Leszek Majczak, z jedenastką Tomasz Morgalski, z numerem 23 Kamil Murawski, z trzynastką Krzysztof Szylka, z numerem 21 Kamil Zapalski. Drużyna Amator Team, z dwunastką Maciej Młodzik, z numerem 66 w plastronie Jaromir Niemyjski, z numerem 66 Tomasz Paliga, w plastronie Jaromir Niemyjski, z numerem 85 Tomasz Dankowski, z 69 Daniel Dominikowski, z numerem 21 Sławomir Kozielecki, również w plastronie Jakub Morawski, z numerem 99 Dariusz Piszka, z 16 Arkadiusz Rakowski, z jedynką w bramce Jakub Szydeł i z siódemką Arkadiusz Zieliński. Spotkanie prowadzą sędziowie Janusz Pająkowski i Dawid Szmagliński. Pierwsze groźne uderzenie drużyny Julia Oldboy strzelał Kamil Murawski. W tabeli ligowej Julia Oldboy na siódmym miejscu z 6 punktami na koncie. Przepraszam, Julia Oldboy na miejscu 8 po 7 rozgranych meczach. 6 punktów na koncie, drużyna Amator Team na 10 miejscu. Również po 7 meczach 3 punkty na koncie.
Okazja dla drużyny Julia Oldboy, rzut karny. Strzelał będzie Leszek Majtczak. Pewnym strzałem pokonuje bramkarza. Dwa do zera. Bramkę zdobył Mariusz Rzyski.
bramkę na 2-0 dla drużyny Julia Oldboy zdobył Mariusz Rzyski. Kolejne trafienie notuje Leszek Majtczak. Czerwoną kartką w drużynie Amator Team ukarany został Tomasz Paliga. Cztery do zera. Drugie trafienie w tym meczu notuje Mariusz Rzyski. Za żółtą kartkę doliczamy przewinienie. Rzut karny przedłużony dla drużyny Julia Oldboy. Szansa na podwyższenie wyniku. Mariusz Rzyski strzelał będzie. Thank you.
Czas dla drużyny Amator Team, a bramkę zdobył Mirosław Tyda. Tomasz Mrugalski, zdobywcą kolejnej bramki dla drużyny Julia Oldboy. Po raz drugi w tym spotkaniu bramkę zdobył Tomasz Mrugalski. Kolejne trafienie, tym razem gola zdobył Mariusz Rzyski. Do przerwy Julia Oldboy prowadzi 9-0 po bramkach 4 Mariusza Rzyskiego, 2 Tomasza Mrugalskiego, po jednej dołożyli Mirosław Tyda, Leszek Majczak oraz Kamil Murawski. Dla drużyny
Amateur Team jeszcze goli nie zobaczyliśmy. Rzut karny dla drużyny Amateur Team strzela Arkadiusz Zieliński. Pewnym strzałem pokonuje bramkarza rywali. Kolejne trafienie Mariusza Rzyskiego. Kolejna bramka do siatki trafił Robert Czerechowski. Go.
Druga bramka na koncie Amatol Team. Po raz drugi do siatki w tym meczu trafił Arkadiusz Zieliński. Kolejna bramka, kolejne trafienie w tym meczu notuje Mariusz Rzyski. Kolejna bramka Arkadiusza Zielińskiego. Żółtą kartką ukarany został Leszek Szydeł. Mirosław Tyda strzelcem kolejne bramki i czas dla drużyny Amator Team.
I kolejna bramka, gola zdobył Leszek Majtczak. Thank you.
Kolejne trafienie strzelcem gola Tomasz Mrugalski. Kolejna bramka na koncie Julia Oldboy. Gola zdobył Mirosław Tyda. Kolejne trafienie na koncie Julia Oldboy. Gola zdobył Leszek Majtczak.
Zakończyliśmy ostatnie spotkanie dzisiejsze i w tym roku 17-3 zwycięża drużyna Julia Oldboy po bramkach 6 Mariusza Rzyskiego, 3 Leszka Majtczaka, 3 Mirosława Tydy, 3 Tomasza Mrugarskiego, 1 Kamila Murawskiego i 1 Roberta Czerechowskiego. Dla drużyny Amator Team 3 gole zdobył Arkadiusz Zieliński.